Cześć, witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w CSGO. W tym odcinku będę grał w CSGO, tak samo jak w tej serii też będę grał w CSGO. Dlaczego właśnie będę nagrywał CSGO? Ponieważ oglądałem, przyznam się, że oglądałem poradnik pewnego youtubera, który nazywa się Izak, który powiedział, jak można się wybić na YouTubie. I on na przykład tam powiedział, że można nagrać Minecrafta, albo CS-a, albo jak otwiera się skrzynki w CS-ie, więc ja tak pomyślałem, Minecrafta, no nie będę nagrał, no chyba, że kiedyś tam, no i CS, no w sumie gram w niego, więc mogę nagrać. No i tak sobie pomyślałem, no i więc będę nagrywał. Dzisiaj z nikim niestety nie gram, mógłbym grać z kolegą z klasy, ale no niestety jest takim wielkim frajerem, że nie będzie grał ze mną. Tak. Turniejowy. Nie będę grał turniejówki na pierwszym odcinku demo. Na uproszczonym sobie pogram. Pierwszy odcineczek na uproszczonym. No i operacja Vanguard. Moja ulubiona mapka Train. Gram od 2 tygodni. Tutaj widzicie, w ciągu tych 2 tygodni grałem 9 godzin w sumie, więc trochę już jestem, trochę może tam zaprawiony w boju, powiedzmy. I dobra, w sumie nawet może być taka mapka. No i ja najbardziej wolę ogólnie grać antyterrorystach, bo moja ulubiona broń to AUG. I co to mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? No w sumie to już nic. Tak właściwie na pewno będę lamił, tak jak we wszystkie gry, które nagrywam. Więc też się nie spodziewajcie jakiegoś dużego. Nie mam ani żadnego silvera, ani nic takiego. Więc no w sumie gram od 2 tygodni, więc to też nie jest jakiś taki wyczyn. Tam od 1,5 tygodnia, a nie pamiętam. Dobra, szybko muszę przenieść się do antyterrorystów. A oczywiście drużyna jest pełna. Fajnie. Dobra, tutaj mamy. Poczekam aż się bitwa skończy. No oczywiście antyterroryści wygrywają, ale zaraz chyba przegrają, bo ostatni tutaj jest antyterrorysta. O, już idzie tutaj terrorysta. Dziękujemy. Terroryści wygrywają. Zresetować mecz. Powiem szczerze, tak, bo wtedy byłoby fajnie. Karabin nie mogę sobie kupić, więc kupię sobie AK. No i jakiegoś granata sobie kupię dymnego. No mam zero kasy, więc jedyne co, to mogę sobie, jedyne jakiego mam skina, to takiego, że mogę, że mam Famasa błękitny rozprysk. Już tam się dowiedziałem, że to jest beznadziejne, więc nie musicie mi mówić, jakie to jest beznadziejne. Oczywiście ja to wiem. No i co? Teraz możecie poglądać jak lamię, więc proszę bardzo, nie będę wam przeszkadzał. Na razie nie wiem co mam robić, bo ja tak zagadałem się, czyli. A nie, to jest mój, dobra. Bo ja tak na razie mam. Będę wszystko po prostu komentował pewnie, tak jak w normalnym jakiś grach, jakimś wocie albo coś takiego. Dobra, rzucę jakiś granat. No dymny, to tradycja. Nikogo tam nie ma, ale chyba nie. Nie będę rzucał tam. O, już nie żyje. Och, kurde. No tu już nikogo nie ma, to ten. Tak, to ten. Dobra, tu jest jakiś kolonia Famas, dobra. Kurde, nic na razie nie zrobiłem teraz, więc tak właściwie nie pokazałem, ani jednego strzału nawet nie oddałem. No w sumie ja tam wolę za kimś iść, tak ja w sumie jak w wocie, więc no pewnie wszyscy powiedzą, że lami i w ogóle na pewno będą mnie zarzucywali, no będą mnie obrzucywali mnie będą różnymi takimi typu, że uuu, nie szczelasz lama, ale cię łatwo rozwalają. Tak, wiem, bo ja gram od tygodnia i po prostu jestem lamą ogólnie ze wszystkich gier. O, teraz mam killa przynajmniej.
Więc fajnie, co nie? Kupię, gdy wymieniłbym sobie na AUG, ale nawet mnie na niego nie stać, więc... A w sumie AKAM na razie mi pasuje, bo... na razie nie mam dużo kasy. A w sumie na razie role się powoli odwracają. Jest 4-2 i może uda nam się wygrać. I ja też nie będę używał jakiejś takiej fachowej terminologii, jak to się mawia. Bo ja też na tym się nie znam. Ja po prostu tylko gadam bez sensu. I na niczym się nie znam, więc no nie musicie mnie oglądać. Nie, musicie mnie oglądać, bo jestem fajny, co nie? Ale... O kurde. Rzucił granata zaczepnego. Kurde, tak się łatwo dałem o tym, o wyruchać. Kurde, zaraz mnie rozwali. O, mam killa! Ja chyba heada mu zawaliłem. A, i od tyłu mnie zaszedł, dobra. Dobra, nie było tego. Może jeszcze dostanę jakiegoś tego skina na odcinku. To by było ciekawe w sumie. No to już musimy poczekać. To jest antyterrorysta, o tu jest terrorysta jakiś, więc pooglądamy sobie członka drużyny. Znaczy wiem, że to jest coś łatwego, ale ja nie też nie umiem otwierać tych drzwi w ogóle. Wiem, że nie wszystkie drzwi można otwierać, no ale... Ja nie, bo ja jestem taki, dopiero trenuję, co nie? Ale no, na razie nam dobrze idzie, powiem szczerze. Co mogę powiedzieć? Nie mam żadnych ani skrzynek żadnych, ani kluczy. Mam trochę base of carda, ale nie wiem jak je zużyć, więc... Kurde, no na dwóch takim krótkim Glockiem 18. Coś słoniowa. Terroryści, dobra. Czyli co to było? Najwięcej z... Dlaczego wygraliśmy? Przecież jeszcze są... Dobra, ale ja się nie znam, pewnie coś zrobiliśmy, a ja o tym nie mam pojęcia. A, bo AUG jest u antyterrorystów. Znaczy, no... Dobra, no to może być. I, no, granata nie będę kupował tutaj. Dobra. Granat mi jest niepotrzebny. Dobra, tam będą, na pewno będą tam kampić, dlatego nie chcę tutaj za bardzo wychodzić, podchodzić do tych okien. Ja jestem tutaj, czyli zaraz tutaj wyjdzie. No bo tu będą strzelać, więc ja nie chcę... Tu, zabili go. A, dobra. Kurde, i teraz by się przydał granat. Właśnie w takich momentach. Tutaj na pewno kampi. Skąd się, może mu znowu w tego zasadzę. No, kurde, jestem ślepy. Nie, dobra, nie kampi. Oni tam idą. Kurde, nie mogę się cofać, dobra. Lecę tam na dół. Tu jest antyterrorysta, dobra, bo już się bałem, że... Och, kurde. Nie, bo ja... Zawały przechodzę w tej grze. Po prostu. Weszłem już jakby na teren wroga. Tak to, kurde, tu jest już ich baza, tak jakby. Został tylko jeden, więc gdzieś go tutaj zobaczę i już go nie będzie. Zostało nas tylko trzech. Tam jest po drugiej stronie gdzieś. Uwaga, zakładnik zratowany. Kurde, a dobra, wiem, tam jest ich strefa jakby, ta okupacyjna, to się tam wrócę. To muszę szybko się tam wrócić. O, terroryści wygrywają, dobra. Od razu mi kamień spadł z serca. Dobra, to tutaj już sobie kupię tego granacika. Granat dymny. Ulubiony mój granat. Granat zaczepny najczęściej jakoś kupuję. Kurde, atakuje mnie. A dobrze, jest przyjacielski wyłączony chyba. Będziemy mógł pójść po drabinie. Dobra. Kurde. Tak, który dalej wyjdzie?
Pewnie. Bomba. Tu się przesunę. O, właśnie, i teraz by się przydał granat zaczepny po prostu. I o to chodzi. Nie no, dobra, nie mogę tak tutaj stać cały czas, muszę tam wyjść. Też tu pewnie jest dobre miejsce do kampienia. O kurde. Antyterrorystów, czyli można. Tam był wolne miejsce u antyterrorystów. Ale już jest 4-4. Kurde, jeszcze tylko jeden gościu, to tamten. Muszę go rozwalić. No, terroryści wygrywają, dobra. W sumie mamy tą przewagę taką. Oczywiście nic nie zrobiłem, pewnie. Dobra, teraz skoro mam trochę kaski, a nie mam na co jej wydać, to sobie kupię granat zaczepny, który mi się by przydał w tamtej poprzedniej rundzie. Kurde, tutaj. No właśnie, gdzie jest dużo osób, to tam biegnę. Po prostu ja taki jestem. Ło, takich atakują. Tego się nie spodziewałem. Poczekaj, wyrzucę tam granat. Dymny. O, tu jest ich dużo. Gdzie ich? Ty, oni są jakoś po drugiej stronie. A, wiem, dobra, wiem jak już tam wejść. Muszę wejść tutaj i potem wejść tam. I tu pewnie jest. Kurde, jak tu jest? Musi być jakieś przejście chyba. Nie, nie wierzę. Ja nie wierzę w swoją niewiedzę w tej grze. Tu go zniszczyli, rozwalili go, dobra. Oni się tutaj poruszają, więc tutaj chyba jest bezpiecznie. Mniej więcej. Gdzieś z góry ich atakują. Dobra, zostało tylko dwóch, więc jesteśmy. Aha, dobra. Nie wiem, ja w ogóle na ostatniej, w tych kilku rundach ostatnich nic tutaj nie robię. Tak właściwie, dobra, kupię sobie jeszcze granacika i kupię sobie granacika dymnego. Te dwa granaciki to przynajmniej muszę mieć przy sobie. No to jest takie niepodstawowe wyposażenie, ale takie normalne. Oni tutaj wychodzą, to tutaj jest. Tu są drzwiczki. Dobra. A, bo tu jest to okno takie. Albo. Bo on przez ściany tak go killował? Kurde. Oni są wszyscy sprytni, tylko ja jestem takim nobem. Nie wiem jak stąd, tutaj miałem tyle po prostu tych headów i w ogóle. A nie, to z tamtego okna. Dobra. Muszę wyjść tam i pod to okno. Tutaj? Nie, nie tutaj. To jak mam tam wyjść? Postaram się przez okno. Nie, przecież tu jest wyjście, dobra. Nie było, nie było rozmowy. Ciekawe, no. Wiecie, bo to on powiedział, że się wybije. Co? Czemu mam nie spróbować? No pewnie. Gram w CS-a, to czemu nie mogę go nagrać? Też już czuję po prostu te wszystkie komentarze. Nie, jak jesteś, jaka lama. Kurde, bo ja we wszystkich grach jestem słaby. Tylko po prostu nagrywam, żeby mieć jakąś frajdę z życia. Nie rozumiecie tego jeszcze? Od tego nie pojęliście? Jestem wielką lamą przecież. Kurde, już wszystkie kilce. No nie wierzę, nic dla mnie nie zostaje zawsze.
prostu masakra. Przynajmniej mam tego jednego okręg meczowy, no kurde. Przynajmniej dobrze, że wszystkie rundy po prostu powygrywaliśmy. Wszyscy atakują z siebie po prostu masakra. Po co do siebie strzelają? Idioci. Przecież i tak sobie nie odbierają życia. Już tu jakieś pociski latają po prostu. Wow, ale heada zerwałem. No kurde, ej, fachowo. Fachowo po prostu. Skoro to punkt... No nie no, przegramy, bo nas już tu wykosili prawie całą drużynę. Luknę sobie. No oczywiście jestem na razie najniżej... najniżej, jeżeli chodzi o swoją drużynę. No to jest normalne. Mam dwa kile, dwa dedy. A jeszcze ten przedostatni gość w naszej drużynie ma tyle samo co ja, wszystkiego, tylko ja mam więcej kasy niż on. Więc można tak powiedzieć, że jestem na równi z przedostatnim, nawet wyżej. No, no co, no to słabo, co nie? No już przegraliśmy tak właściwie. Pokażę jakiegoś może go terrorystę tutaj widzimy. Dobra. Przynajmniej tutaj są jacyś dobrzy goście, którzy znają się na rzeczy. Którzy radzą nam wszystkim dupy. No już, już. No przynajmniej tą jedną rundę to można. Mój AK wziął. Dobra, punkt meczowy. Te karabinki, no AWP, no wszyscy mówią, o i kupuj AWP, takie dobre granaty. Granat zaczepny, dymny, a dobra, już na tą ostatnią rundę nie będę kupował. AWP, kurde, wziął to AWP. No co za koks, myśli, że jest fajny. Dobra. Nie, nie tu, nie tu. Tutaj jest dużo osób. Tu. A tu jakoś przeszli. O, się otwiera wszystkie drzwi, no. Już jestem w domu. No, ten gość chyba próbuje wyjść. Dobra, otworzę mu drzwi. Ha, jestem taki uprzejmy. Dobra, koniec uprzejmości. Czas zabijać! Nie, ja tam nie podchodzę do tych okien w życiu. Dziękuję. Kurde, dobra, nie wiem gdzie mam iść, żeby się nie zabić. W sumie mogę iść tam, gdzie on. Wow, tam jest jeden gościu. Albo to on mnie po prostu zaatakował. Tutaj nie ma takiego altu sprawdzania jak w wocie. On wyskoczył, no pewnie. Po co ma się trzymać ze mną? To ja go tutaj zaskoczę, tego gościa jakby wyszedł, ale pewnie nie wyjdzie do mnie. Tu jest jakiś zapadnik, kurde, gdzie on jest? Mam na piętrze wyżej. To tego gościa mi rozwali najpierw. Kurde, co za idiota! Czemu on atakuje gości z drużyny? Aha, no to wszystko jasne. Tam zaszedł go... Wow! Ale mnie zaskoczył. O, dostałem skrzynkę operacji Breakout. Wiedziałem, że coś dostanę, po prostu wiedziałem, że coś dostanę na tym odcinku. No i dobra. To ja głosuję na Traina, oczywiście, moją ulubioną mapkę. Kocham tą mapkę. Dobra, jeszcze możemy nagrać... no nie nagramy dużo. Strasznie, więc... no szkoda, że żadnej spluwy nie dostałem, ale no... Dobra. Mroczny C. Dodam cię do swojej listy znajomych. A to jest ten Mroczny C. Nie wiem, zobaczę, nie znam gościa, więc nie wiem, czy od niego filmy, ale workout. Dobra. Chyba wiem, o jaką mapkę chodzi, jeżeli jestem taki wprawiony. Ale cieszę się, że moja pierwsza skrzynka i to jeszcze na odcinku. No to się cieszę. A tak, chciałbym oczywiście być w antyterrorystach i pokazać wam mojego Famasa Blankety Rozpryt. Po prostu chcę się pochwalić, chcę być fajny, ale i tak wiem, że nie jestem fajny.
Dobra, o kurde, kontynuuj już. Kontynuuj, kontynuuj, szybko. Danty, Antosiu. Jest, jestem w Antosiach. Dobra. Ty już jest mecz. Oni mają nawet trzech botów. Nie, no super. Tak, no wiedziałem o co chodzi od początku. Dobra, tu jest. O, ten, dobra, UPS. On będzie fajny. Mi się on podoba. Dobra. To jest jakiś. No pewnie. O, przynajmniej mam killa. Już na pierwszą rundę. Bo ja już zabrałem temu gościowi, więc nie ma się czym chwalić. Ja wejdę tam, gdzie on. O kurde, ten Antoś go rozwalił. Znaczy terrorysta. Kurde, R. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. Gdzie on jest? Na pewno jest gdzieś z tyłu i się na mnie kampi po prostu. Ja to czuję, czuję jego oddech na swoich plecach. Kurde, jestem tylko ja z dwoma gośćmi, więc nie lubię takich sytuacji. O, tu jest. Mam killa. I zostałem tylko ja z jednym gościem. Aż bym się zdziwił, gdyby mi się udało. Na pewno będzie nie okupiła bazę. Za dużo wota, za dużo wota. Dobra, zobaczymy gdzie on jest. Kurde, muszę go znaleźć. Aż to by był taki wyczyn, jakbym go znalazł, jeszcze bym go zabił, kurde. Aż na pewno ma jakiegoś AK albo coś takiego i mnie rozwali. Kurde, gdzie on jest? Kurde, co? Jak się tu wyświetlało mapkę? Dobra, ale pewnie. Szukam tutaj na marne i zaraz się skończy i w ogóle, ale tak naprawdę on się gdzieś ukrywa i. Teraz pewnie mnie zabije. Nie, no teraz, na pewno teraz. Terroryści wygrywają. A to dlaczego? Nie wiem dlaczego. Szukałem przecież tego gościa, a w sumie on ma więcej życia, więc. Jakby jego jest więcej. Karabiny. Żadnego nie mogę kupić. To jest dobijające. What? Dlaczego? Wszyscy mają jakieś karabiny. Ja nie, jak zwykle. Wszyscy będą mnie zabijać, a ja nikogo. No pewnie. Ale przynajmniej te dwa kile, które tam zgarnąłem w tej rundzie są ciekawe. Tam był gościu, to ja właśnie tak myślałem, ja jestem ślepy ogólnie. Ale właśnie do takich broni to ja mam cele. Kurde, skąd ja mam granat zaczepny? Możecie mi wytłumaczyć? Dobra, nie będę tutaj wychodził. O, ile tam jest gostków, zaraz tutaj wyjdę. O, dziękuję, bomba. Profesjonal po prostu. Kill na bombie, ej, naprawdę, fajny meczyk. Już po prostu się szykuje coś dobrego. A jeszcze nawet właśnie, tu był znaczy terrorysta leżał gdzieś. Kurde, co ja z UPS-a do niego cisnę, naprawdę. Przeładuję. Znaczy no, na pewno go nie zabiłem, bo musiałbym mieć naprawdę. Ła, jeszcze sam niego nie trafiałem. Kurde, po prostu strzelałem obok. No to po prostu jestem ja. Dobra, teraz chyba stać mi na Famasa. Błękitny rozprysk. Ja. I to jest moja broń. Taka super. Co nie? Ciekawe, co zgarnę w tej skrzynce. Tylko muszę najpierw klucz kupić. Ale klucz, no to klucz, właśnie. Może mój kolega będzie miał klucz sprzedać. W sumie mu dałem trochę pejsa w karda, którego miałem zaoszczędzonego. Więc może się pokusi tam o jeden kluczyk. Bo ja mam. Niedawno mam. Jakby to powiedzieć, niedawno mam Steama, niedawno mam CSGO, więc mam jeszcze jakby tą blokadę taką, nie wiem jak się on blokowywuje, więc nie jestem jakoś tam. O, tam jest jeden terrorysta. Wejdę tak, gdzie on. Dziękujemy. To po prostu ten Famas. Niech on nie kosi, tylko po prostu. Jak dla mnie on jest dobry. A, to trzeba uratować tego gościa. To ty go ratuj, a ja cię będę osłaniał. No pewnie, ratujcie go.
Kurde, trzeba, musi być uratowany. Tu jest jakiś Apache. Ten Safari. A ja wam wolę mojego błękitnego rozpryska. Gdzie on idzie? Co za gościu? Tu gdzie on chce iść? Dobra, przynajmniej mi się udało tego kilca. Dobra, nie będę brał tego zakładnika. Znaczy wiem, że powinienem brać tego zakładnika, ale ja po prostu już nie wytrzymam wtedy. O kurde, już myślałem, że to jest... Dlaczego? Terroryści wygrywają. Dobra, 3-0. No niestety, ale przynajmniej te kile, kilka killów podbudowało mnie tak trochę. Kupuję sobie, dalej kupuję sobie... albo nie, popiszę wam się moją ulubioną broń AUG. Dlatego ją lubię, że nie ma tego podwójnego zombika, nie trzeba klikać kilka razy, żeby po prostu się oddalił. Znaczy wiem, pewnie jest do tego jakiś skrót, ale ja go nie znam. Tam na pewno będzie dużo więcej. Mi się on podoba, ten AUG. Chyba będę robił, też zrobię taką serię, gdzie będę pokazywał, jak się gra danymi jakimiś broniami. Tu, gdzie on jest? Na górze? Po boku? Tu jest jakiś czerwony. Nie mam, a nie mam granata, no pewnie, bo czemu miałbym kupić? Wow, o kurde, zabiłem? I zginąłem. Pewnie, no jakżeby nie. I pewnie przegramy to. Bo wszyscy ci, co wtedy byli ze mną w terrorystach, zostali w terrorystach i dlatego teraz mamy taką słabszą trochę drużynę. Dobra, powiem szczerze, chyba nagram to do końca, nie wiem. Kurde, no z jednej strony, no nie, no dobra, jeszcze jedną rundę nagram. Bo nie wiem, bo skoro dostałem taką skrzynkę, to tak myślę, że może jeszcze coś ugram, co nie? O, ma mojego fanu, a nie mojego AUG, bo ja kupiłem wtedy AUG. Dobra, jeszcze jedną rundeczkę zagram, karabiny Famasa, i już kończę odcineczek. Także już was, chciałem wam tam przypomnieć, żebyście subskrybowali, lajkowali i komentowali mój kanał. I w ogóle, no wiecie, no to co zawsze mówię, że, no po prostu róbcie to co zawsze mówię. No i tyle. No później się pożegnamy, bo jeszcze ten odcinek trwa nadal. Nienawidzę tych kółkowo-błyskowych, bo one tak po prostu... No właśnie, błyskują mnie w oczy, nie lubię błyskowych, bo mnie błyskują w oczy. Proste. No.